jestem Żenia z 2C. W dzisiejszym odcinku poznamy nowych członków naszej szkolnej rodziny. To co, może zaczniemy od mamy naszej szkoły? Gratuluję pani dyrektor w imieniu całego samorządu objęcia stanowiska dyrektora szkoły. Dziękuję. Jakie są pani pierwsze wrażenia po objęciu nowego stanowiska? To znaczy, przytłoczył mnie ogrom pracy. Tak naprawdę tutaj za tymi drzwiami niewiele osób wie, jak dużo pracy ma dyrektor szkoły, takiej biurowej, administracyjnej, takiej papierologii, za którą nikt tak naprawdę nie przepada, a to trzeba zrobić. I to jest takie negatywny odbiór. Natomiast mam kontakt z wieloma osobami, którymi do tej pory nie miałam okazji rozmawiać. Inny kontakt, lepiej poznaje szkołę i to jest taki plus. Czy mogłaby pani zdradzić jakieś plany na ten rok szkolny? Marzy mi się szkoła, w której wszyscy czują się dobrze. Mamy doskonałych nauczycieli, którzy świetnie uczą, mają pasję i chciałabym, żeby mogli te swoje pasje tutaj nauczycielskie w szkole realizować. I chciałabym też, żeby uczniowie mogli z tych pasji czerpać, korzystać, czyli jak najwięcej nauczyć się w szkole, jak najlepiej przygotować się do matury, ale też, żeby poczuli, że ta szkoła jest ich miejscem, żeby z tą jedenastką się identyfikowali na co dzień, więc mam nadzieję na współpracę z samorządem, żeby zmieniać po troszkę tutaj obraz jedenastki w kierunku takiej właśnie prouczniowskiej szkoły, której uczniowie się odnajdują. Jest to miejsce, gdzie nie tylko się uczą, ale generalnie chcą spędzać czas na przykład poza lekcjami, jakichś zajęciach pozalekcyjnych. Czy mógłbym poprosić o parę słów motywacyjnych dla nas, dla uczniów w tym roku? Chciałabym, żebyście mieli swoje pasje, żebyście te swoje pasje rozwijali, kształtowali, ale mieli też plany i marzenia. Chciałabym, żebyście dobrze zarządzali tymi planami, marzeniami pod kątem swojej przyszłości, matury i w przyszłości powiedzieć, że ten czas spędzony tutaj w jedenastce to był czas owocnej pracy, czas przyjaźni też, prawda, czas rozwoju zainteresowań i czas, który dobrze wykorzystaliście. Serdecznie dziękuję za wywiad, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witamy w naszej szkole pierwszoklasistów, z którymi zamienimy parę słów. W szkole panuje miła atmosfera, nauczyciele są wyrozumiali, można z nimi porozmawiać na każdy możliwy temat. Pomimo złej pogody wyjazd integracyjny się udał i naprawdę bardzo mi się to podoba. W szkole są naprawdę mili nauczyciele, fajni ludzie i naprawdę jest fajna atmosfera i od pierwszego dnia poczułam się tutaj jak w domu. Super sklepik i bardzo dobre pączki. Tak, i też chyba najbardziej podoba nam się ta atmosfera tutaj, że jest tak spokojnie. I w sumie myślałam, że starsi będą na pierwszolicealistów i licealistki patrzeć tak z góry, a jednak jest tak fajnie i no i bardzo sympatycznie. Szkoła mi się bardzo podoba, zwłaszcza to, że na przykład jeżeli idziemy do pani higienistki, ona zawsze nas potraktuje z uśmiechem, jest bardzo przyjemna. To wyjazd integracyjny był fajny bardzo, bardzo się zintegrowaliśmy. No i super jest to, że jest muzyka na przerwach. Głównie przysiaduję w bibliotece, bo też ma gigantyczny praktycznie zasób książek. Głównie fantastyki. Chociaż w sumie dla jakiegokolwiek nastolatka to normalne rzeczy, ta fantastykę. Mi się najbardziej w tej szkole podobają ludzie, klasa, przyjazna atmosfera i bardzo pozytywni nauczyciele. No to pierwsze wrażenie, no to super nauczyciele. Lepsi niż w poprzedniej szkole, bo się przepisywałem. Mega ludzie, mega atmosfera. No i w sumie jak na razie to tyle. Moim zdaniem na pewno szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. Jest darmowe Wi-Fi, z czego wszyscy się cieszymy, oczywiście. Nie, no jest super. No, dokładnie. Dzień dobry, nazywam się Mariola Wolska-Surmacz, a od 1 września jestem nowym pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym w waszej szkole. Wcześniej pracowałam również jako pedagog szkolny w gimnazjum.
W waszej szkole, w naszej już szkole, urzekła mnie atmosfera przede wszystkim, bo jest bardzo miła kadra mnie tutaj przywitała, nauczycielska i przesympatyczni uczniowie, drugich i trzecich klas jeszcze za bardzo nie znam, natomiast pierwsze klasy miałam okazję poznać na wyjeździe integracyjnym i widzę, że drzemie w nich ogromny potencjał. Mam nadzieję, że szkoła wzorem lekarzy, którzy mają za zadanie primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzić, także i szkoła nie zabije w was tego potencjału, tylko pozwoli się mu rozwinąć. Co jeszcze? Jestem tu po to, żeby wam pomagać, żeby z wami rozmawiać, żeby być tutaj dla was po prostu i mieć dla was czas. Także wszystkich zapraszam serdecznie do nas i myślę, że będzie nam się dobrze współpracować. Witam serdecznie, Katarzyna Nowak, nowy nauczyciel języka angielskiego od tego roku, z długim już stażem pracy, bo 10-letnim, ale jednak każde miejsce pracy to nowa energia, nowi ludzie, nowe fajne pomysły, więc na pewno to jest ciekawym, takim odkrywczym tutaj miejscem i bardzo mi się podoba jakby praca tutaj z uczniami w roli głównej. Nie ukrywam, że jesteście bardzo ambitni, chętni do pracy. No i myślę, że będziemy mieli z sobą okazję trochę poprzebywać. Więc cieszę się bardzo, że dołączyłam do nowego grona nauczycieli. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam was do subskrybowania naszego kanału. Pa, pa, trzymajcie się.